Kawron! Peter Kałuski! Pajer! Skarża swojego przeciwnika o kradzież butów. Przed wami Konrad Skolim! Przed wami Sasza Musejko! Adrian Cios! Więc witamy wszystkich. Widzę, że Popuś tam zestresowany na widowni siedzi, to od razu ci polecę Disa na siebie obejrzeć, bo już wleciał na YouTube'a na moim kanale. Więc dla rozluźnienia możesz obejrzeć, może ci stres zejdzie. Witam wszystkich, tradycyjnie zaczniemy od ogłoszeń. Myślisz, że dzisiaj będzie spokojnie? Jak patrzysz na niego, to co sobie o nim myślisz? Witam Państwa, witam Ciebie. No co, krótki ląd ma chłopak, nie? Nie panuje nad emocjami, no to dobrze dla mnie. Podejrzewasz, że jakiś prezent dzisiaj będzie dla Ciebie? Nie, no myślę, że poszedł już po rozum do głowy i chyba nie będzie robił takiej akcji znowu, to znowu ma czymś oberwać, no to nie wiem. Nie, no nie zasługuję na prezenty, bo je wyrzuca. Ale mam coś fajnego dla Ciebie odnośnie Twojego wykonania. Latających kul, to masz dobry, kurwa, tytuł do nowego porniola. Latające kule. Nie ma problemu, będą lądować na Twoich oczach, no. Moje kule. Rafał, powiedz mi... Pierwsze to chciałem do czegoś nawiązać, to ja nie wyśmiewałem się z gwary, bo gwara to jest jedno, tylko z jego po prostu, jak mówisz gwarą, to mówisz gwarą. Ale jak ty przestajesz mówić gwarą i zaczynasz mówić, starać się mówić normalnym językiem używanym powszechnie, no nie wiem, w Warszawie dajmy na to, i popełniasz błędy, to już nie ma wymówki, że to jest gwara. A ja jestem ciekaw, kurwa, jak by ciebie zrozumieli w Anglii i twój angielski? Jest komunikatywny. Więc zrozumieliby mnie. Mój polski dobrze. Też jest komunikatywny, wiesz? No ale od... Nawet maturę ma z niego. No gratuluję. Od rodaka generalnie... Tak, od rodaka... Nawiązując do tego twojego braku, ale, mojego, ale kurwa... Ale nie dajesz mi skończyć. Wymaga się troszeczkę mi... więcej. No nie mów mi, dobrze, że będę no wymagał... Dobrze, daj. No ale nie, no to, to ja teraz miałam... Proszę cię bardzo, no, daję przede ci wszystkim, głos. Jesteś rodakiem, tak? Jesteś Polakiem. No to wymaga się od siebie troszeczkę więcej niż od Anglika, który przyjedzie do Polski i się tu posiedzi rok czy dwa. Tudzież od Polaka, który pojedzie do Anglii, tam posiedzi rok czy dwa. To jest zupełnie dwie różne rzeczy. No, no chyba, że ty się nie uważasz za Polaka. No jesteś Polakiem czy nie? Ja jestem Polakiem, tak. Ale no. Urodzony na Śląsku, jestem Ślązakiem. A więc jeżeli ty przyjedziesz do mnie na Śląsk, to co? Gwarantujesz mi, że po dwóch latach będziesz napierdalał do mnie i powiesz mi, pójdź do mnie... W Antryju na Byfie już to stoi szklonka z tyją, ja? Gwarantuję ci, że po dwóch latach mieszkania na Śląsku... Ja ci gwarantuję, że po dwóch latach polskim. Na Śląsku to by cię połamali tam. Wiesz, co ci powiem? Ty żyjesz tam całe życie, jakoś nie mogą ci jeszcze połamać za te czekolady w Żabce, więc no, no myślę, widzisz? Że ja normalny chłopak sztywny sobie dam radę i po dwóch latach na Śląsku. Sztywny to ty będziesz, jak ja wyjdę z klatki. Siedząc na twojej twarzy na pewno z tymi moimi kulami, dobrze. Rafał, bo po ostatniej twojej awanturze z Piotrem dużo osób pisało, że ty masz kondycję na 15 sekund walki. Czy to prawda? Tak, wtedy mieli rację. No powiem tak. A to w tydzień da się poprawić? Na pewno każdego dnia się poprawić da. Leżąc w domu się nie da. Dlatego nie leżałem przez te ostatnie dni. Powiem tak, jak pracowałem jeszcze jako ratownik górniczy, to miałem wydolność taką, że naprawdę bym kurwa obskoczył tutaj każdego. Przez ostatnie 7 lat, no niestety moja praca jest taka, zbytnie. Jaka jest, że jestem kurwa sobie szefem sam dla siebie i przyjmuję ludzi i daję pracę. Tak więc, no, zapuściłem się, ale nadrobię to wszystko, wrócę do tej formy, obiecuję. W następnych walkach będzie to już widać na pewno gołym okiem, a wtedy tak sobie dam radę, tak więc. Czyli generalnie kondycję chcesz nadrobić charakterem. A tego mi nikt nie zabierze. Piotrek, co ty na to? Oj. Powiem tak, ogólnikowo i tutaj do ludzi, tych wszystkich znawców też internetowych, bo kto tutaj ćwiczy na sali, to doskonale wie. Jeżeli chodzi o wagę ciężką, to jeżeli ktoś od, nie wiem, od samego początku swojego istnienia, czyli od lat nie trenuje tego MMA, to zawsze będzie i tak wchodzi nagle do tego świata MMA, a coś tam przykładowo trenował, na przykład, nie dajmy na to siłownię, to zawsze będzie ciężko z tym tlenem. To nie jest tak, że ktoś porobi, potrenuje 3, 4 czy 5 miesięcy i nagle będzie ważył powiedzmy 115-120 kilo i kurczę
o, bo on nie ma tlenu. No, no nie ma tlenu. No po prostu porównując do takiego samego wagowo gościa, który ćwiczy 20 lat, to nigdy nie będzie miał tlenu. Także to jest punkt widzenia, zależy mi od miejsca siedzenia, do kogo się porównujemy. Jeżeli się porównujemy, no tak, do samej walki, że jest tam trzy rundy po 3 minuty, tak? No ja wiem z doświadczenia, już raz tam byłem, no to raz dużo i mało, w zależności jak się na to patrzę, no to ja wiem, że te trzy razy po 3 minuty to jest, kurczę, wieczność tak naprawdę. To ten czas tam leci zupełnie inaczej. I chcę powiedzieć, że ja nie wiem, jak on ćwiczy, co on robi, co on tam nie interesuje mnie to, ja patrzę na siebie. To Piotr, chodzi... konkretnie pokonasz? Tak, pokonam i to nie. Ale będę... w której rundzie? Założenia są takie, że chcę go pokonać w pierwszej. Ty, Gawron, dasz się w pierwszej położyć? Nie. No nie dam się położyć. To nie jest, Gawron, wymówka, że tutaj tak właśnie mówisz, że nie trenujesz, że tak jakbyś już się poddał, bo ja ci powiem z doświadczenia, że jak mi tak mój rywal mówi, a tu no nie do końca trenowałem czy coś, bo ja nawet jak mówiłem, że nie trenuję, tylko chlam, Kasia, to zawsze mówiłem, że wygram. Ja mu nie wierzę, że nie trenuję, to jest zagrywka jego psychologiczna. Tylko wam zagrywki. Jeszcze dodam, że koledzy, nawet o, Sasza siedzący tutaj do mnie mówi, Kasiusz, a ty się kurwa nie boisz, że jak ty tak pewny jesteś, a przejebiesz, to co ty, to cię internet zniszczy. A ja mówię, kurwa, ale ja wiem, że wygram. I tyle, a wy tak czasem widzę, że... Nie wiem, wymówek szukacie, nie? Nie, słuchaj, chwila. Ale z Normanem też wiedziałem, że wygrasz. Ja zapierdalam i patrzę się na siebie. Ja trenuję, ja chcę to wygrać i ja to wygram. To jest raz. Ja nie patrzę się, co on robi. To, że na przykład, ja powiedziałem już gdzieś, jeżeli siedzi w barze i pije piwo, niech siedzi i pije piwo, ja zapierdalam. Tak? I to jest tyle. Ja nie interesuję, co on robi. On może tam... nie robić nic albo robić wszystko. Ja się patrzę na siebie, bo to na tym polega, a nie na przeciwnika. No, w jakiś sensie się trenuje pod przeciwnika, ale nie pod to, czy on trenuje, czy nie. To tak się nie postępuje w sporcie. No, takim czy jakim, frikowym, czy zwyczajnym. No. Tu ukrad. Czy w końcu wyjaśniliście sobie, wiesz, o to chodzi z tymi butami? Czy wyjaśniliśmy sobie? Zasadniczo tak, zasadniczo sprawa jest wyjaśniona. Ale to między nami, a to poszło w całą Polskę. No dobrze, ale trzeba przyznać, że księciu Unio nie jest złodziejem, bo tutaj to ja też muszę przyznać się z ręką na sercu, że to by było, wiesz, gdybym to dalej ciągnął, by było chujowe, ale w chuja mnie załadował koncertowo, bo razem z moim kolegą schowali te buty, także wiesz, to też była taka historia, że ja myślę, że... Byku, pakowaliśmy się po graniu, wrzucaliśmy wszystko na dwie fury, kurwa, no, ja wrzucałem to... do któregokolwiek bagażnika, nie, a... No ale nie mam pojęcia. Bardzo ładny pomysł na wejście w to, powiem szczerze, że czułem, znaczy, że... Wiesz, śmiechem, żartem cała Polska mówi afera butowa, nie? Myślę, kurwa, no farmazon, no ale spoko, no wyknęli, ale miałeś tego świadomość, kolega też miał świadomość, mam nadzieję, że się pośmialiście. Trochę się pośmialiśmy, wiesz, trochę to za daleko zaszło, bo powiem tak. Ci wiadomości, które dostawałem, znaczy też ja mam psychę taką, że mogą pisać, nie? Ja znałem, jaka jest prawda, nie? Więc to przede wszystkim. No tylko czekałem właśnie, czy wyjdziesz z tym oświadczeniem, że dobrze. Drodzy Państwo, tak niespodzianka dla Skolima. Jeszcze raz. Dostaniesz niespodziankę za chwilę. Właśnie, mam dla Ciebie pewien prezent a propos butów. No, marudziłeś, że Ci je ukradłem, to dzisiaj Ci jednego oddaję i dosyć takiego solidnego. Tutaj wchodzi hostessa, która Ci niesie ten tort. Ja pierdolę. Ale dupa, ja pierdolę. A kurwa. Wyglądasz niesamowicie. Wyglądasz idealnie. Jakby ktoś nie poznał, Jaś Kapela, proszę Państwa. Jaś Kapela, nasz kolega. Będziesz się rozbierał, czy nie? Piotr, może nakręcicie coś razem. No, muszę przyznać, że... Stwierdziłem, że jak przyjaciel ci da tort, to będzie jakoś tak lepiej, nie? Już się znacie, Piotr, nawet leżeliście na sobie. Piotr, może nakręcicie coś razem. Nawet leżeliście na sobie, także nakręcicie myślę... coś może razem. Nie, tak. Nie. No przyznam się szczerze, że trzeba tutaj przyznać, że kolega się wykosztował, bo myślę, że taki tort mógł co nieco kosztować. Tylko błagam, nie rzucajcie nim, trochę kosztował. Nie. Jest naprawdę smaczny. Cukiernia Candy Cakes w Warszawie. Pozdrawiam i polecam. No jestem w szoku. Kto będzie miał ochotę tutaj z kolegów czy koleżanek, którzy nie robią wagi, to... No. No. Ale to już jesteś nudny, to już stary jesteś, akurat z tym tematem jesteś, kurwa, nudny, ale za prezent... Nie wyobrażam sobie, że miałbym cię w łóżku, kurwa... Konrad, ja mam pytanie do ciebie. Koszmar. No jeszcze ode mnie obrączki dostał, bo jakoś ślubu ciągle nie może wziąć. A ty mi chcesz udzielić tego ślubu, tak? Tak, mogę ci udzielić.
Ja nie wierzę, że to się dzieje. Konrad, ja mam do ciebie pytanie. Nie wierzę, że to się dzieje. Tego nawet ja nie planowałem jakby. Konrad, ja mam do ciebie pytanie. Co cię bardziej boli? Czy ten kapela z tym prezentem, czy ta płaska wypłacona na ostatniej konfie? Wiesz co, ja powiem tak właśnie szczerze. Wróćmy do tej płaskiej, jak możemy, nie? Bo tam w pewnym wywiadzie zresztą z kolegą Dominikiem mówiłeś, że to było niehonorowe. No nie wiem, no twoje ręce pierwsze zapracowały, ty też mnie na początku zaatakowałeś banią. Słuchaj, ja ci powiem tak, 26 listopada został tydzień i myślę, że nie będę tego komentował. Najważniejsze, że żal, najgorsze oszczerstwo, czyli najgorsze... No dobrze, powiedz. Dobrze, powiem ci szczerze, tak, prezent mnie zaskoczył, albo przekażę, nie wiem, a jak, jeśli ktoś będzie miał ochotę skosztować, to zapraszam. Śmietankowo-malinowy. A jeśli nie, to może gdzieś go komuś ofiarujemy, bo naprawdę wygląda... No kurwa, jest idealnie odwzorowany. Może rozerwij ten karton, żeby lepiej było widać, nie, dla wszystkich. A jak ci się podobała hostessa? Mi się nie podobała, żygać mi się chciał. Uważam, że jest on zajebiście medialny, to trzeba mu przyznać, ale jest też na tyle kurwa obleśny w tym wszystkim, że... Ale mogłeś kapelę jeszcze na solarium tam bo wykupić karnet, by wiesz, lepiej by wyglądał. Blade dupsko ma obleśne, nie wiem, kto by chciał go załadować tutaj. To jest raczej nie w ogóle antypody dla mnie, ale jeśli trzeba przyznać, że... Czyli przeszła cię myśl to załadowanie? Nie, stary, uwierz mnie. Po prostu nie wiem, co się dzieje tu. Jestem zaskoczony tą sytuacją, bo dostaję od swojego przeciwnika prezent. Dostaję prezent, a tutaj wchodzi on. Miłe, bo to chyba jest moja ostatnia gala, tak jak ostatnio też oświadczyłem. Fajnie, że dostaję tutaj prezent. Chciałem wyjaśniać tych wszystkich patusów, ale zdałem sobie w pewnym momencie świadomość, że chyba te zadanie jest niewykonalne, bo ich jest bardzo kurwa dużo. Na ostatniej konferencji użyłeś takiego sformułowania do swojego rywala, rywala, którego miałeś mieć, nie wiem kto to był, chyba twój kolega z Love Island, z tego co pamiętam, i powiedziałeś tak, no miałem z nim walczyć, bo on jest taki zły, on oszukał, słyszysz co... Tak, możesz mówić normalnie. Mów, kamera jest i tak na ciebie. Czekaj, bo zapomniałem. Niech się przywita Meduza. Chcę przeczytać, która miała miejsce na ostatniej konferencji. Jedyne, co udało ci się wydukać, to wydukałeś to, że twój rywal oszukał cały swój kraj. Do czego ty drążysz? Możesz oszukał cały swój kraj, oszukał ludzi i tak dalej. A ty, śmieciu, nie oszukałeś swojego kraju? Ja mam przyjaciela rodziny, który ma żonę i dwójkę dzieci, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. On przywiózł tutaj żonę i swoje dzieci i wyjechał walczyć na front. A ty, stary, co zrobiłeś? Dla mnie jesteś zwykłym śmieciem. I wiesz co? Nie, powiem jedną rzecz. Ja z tobą nie mam zamiaru walczyć, od razu ci mówię. Ja tu przyjechałem tylko po to, żeby ci to powiedzieć, bo nikt inny medialnie, przypuszczam, nie miałby ci odwagi tego powiedzieć. I od razu zaznaczam, żeby... Daj mi dokończyć, zaraz będziesz miał swoją kolej. Daj mi dokończyć. Kurwa, a ty możesz to jakoś dwoma słowami powiedzieć, czy nie będziemy cię słuchać przez godzinę? Chcę dokończyć. Przyjechałeś szukać, kurwa, atencji. Dla mnie na przykład jesteś zwykłym śmieciem. Tego nikt ci prosto w twarz nie mógł powiedzieć. I chcę dodać tylko jedną rzecz. Jedną. Absolutnie jedną. Kurwa, no mów już tą rzecz. No, naprawdę, kurwa. No to zamknij się. Dawaj. Tutaj oczywiście nie mam kompletnie nic do Prime'u, bo Prime, rodzina dali mi szansę. Jakby od do dzisiaj tutaj jestem i za to ich szanuję i uwielbiam. Ale ja do tej walki nie wyjdę. Ze świadomością, że wychodzę ze śmieciem, który się przyłożył w ten sposób do swojej promocji tutaj i chcę, żeby wyjdę z nim do walki tylko w momencie, kiedy on całą swoją garzę przekaże na cele charytatywne związane z Ukrainą. A dlaczego to robię? Dlatego, że jeżeli chcesz tutaj, kurwo, dostać atencji, to za tą atencję zapłacisz. Grubo, panowie, grubo. Ja nie wyjdę, od razu mówię, nie wyjdę do tej walki, jeżeli nie zostanie potwierdzony przelew, który przekażesz na środki, które zostaną przekazane na pomoc Ukrainie. I to jest moje oficjalne oświadczenie. Jeżeli chcesz zmienić rywala, w każdej chwili możesz. Ale ja do tego ręki nie przyłożę. A chciałem tu przyjść, żeby ci to powiedzieć prosto w mordę. Bo przypuszczam, że nasze drogi się już nigdy nie zejdą i żebyś miał tą świadomość. Pierwszy mnie zaatakowałeś w mediach, ja ci odpowiedziałem. Sprawa ucichła, ale teraz wracam. Ja cię nie atakowałem, właśnie ty. Nie, to ty pierwszy się na mój temat wypowiedziałeś. Właśnie ty wypowiedziałeś się, bo ja powiedziałem tylko atencjusz, kurwa, się zgłosi, żeby walczyć i ty, kurwa, się zgłosiłeś.
Tak, zgłosiłem się. Kurwa, teraz na słowo atencję, powiedziałem atencję. Nie, 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 ja się zgłosiłem, tłumaczę ci dlaczego. Żeby przyjść i ci to powiedzieć prosto w twarz. Jeżeli chcesz atencji i chcesz dostać... To ty pół roku czekałeś, żeby mi to w twarz powiedzieć? Ty nie mógłbyś, kurwa, nie wiem, story nagrać i mnie stary, oznaczyć, ty ja siedziałeś zobaczył. W Love Island kilka miesięcy, Zasza, ja kurwa. Nie było cię na żadnej konferencji, nie było cię na żadnej gali od tamtego czasu, więc no co ty właśnie, pierdolisz? Nie, a nie będę na story, kurwa, rzeczy, sobie pozwalasz tam, kurwa, pierdolisz kurwa. Nie będę szczekał na Instagramie, mam za małe zasięgi, żeby to czas, dotarło kurwa do ludzi. Nie, nie szczekam, kurwa, ty szczekasz. A druga rzecz jest taka, że tak jak mówię, nie wyjdę do tej walki i to jest moje oficjalne oświadczenie, jeżeli... Prime będzie nalegał, od razu mówię. No chuj, a umowę podpisałeś, no to i tak hajs dostanę do za ciebie. Do jutra. No to nie wychodzi. Ale to jest nie... Słuchaj, jeżeli się zgodzisz, że całe środki zostaną przekazane na rzecz pomocy na Ukrainie, z tobą wyjdę do oktagonu, udokumentowane zostanie w ten sposób, że jeżeli federacja wyrazi zgodę i ty wyrazisz zgodę, ja mogę podpisać papier, że zobaczę te... Zobaczę, jakie masz środki, ale nie mogę tego nikomu jakby słuchaj, Adrian, no na pewno jakąś... Przepraszam, że ci przerywam, on na pewno jakieś tam pieniądze przekaże, ale bo ja myślę, nie że chłopak jest honorowy. Nie. Dajmy mu się odnieść do tej... Po prostu niech on powie, jakie jest jego stanowisko. Dobrze. W tym momencie, no nie? Bo wywoła... Kurwa, co się Sasza, ale ja nie jak się, Sasza, wieku, jak ja się nie odniesiesz do tego? Co on robił wcześniej, mi chodzi o walkę ze mną. Jeżeli chce sobie walczyć z kimś innym tutaj, niech sobie walczy. Ale ze mną ale walkę, jest żeby zawalczył. A co się wpierdalasz? Adrian, ale nie myślisz, że lepiej było to ustalić na przykład tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, a postawić teraz chłopaka przed, wiesz, faktem ale dokonanym? Ale oczywiście, tak, tak go stawiam. Ale jaki to jest fakt, kurwa? Jaki to jest fakt? Ja wiem, do czego myślę, że tutaj usiadł mi w oczy i kurwa staniesz, powiesz, kurwa będę z tobą walczył, jak sobie przyjadę na Ukrainę, gęby, kurwa ty myślisz, że ja będę słuchał, co ty mi każesz? Mów wolniej i wyraźniej, proszę. To kurwa, wiesz co, ja sobie powiem, a ty potem przysłuchasz to w internecie, nie wiem, będziesz slow motion sobie ustawić, jak masz problem z tym. No to tak, kurwa, pierwsza rzecz, jak mam przekazać środki na Ukrainę, to tylko jeżeli ja będę chciał, jak mam przekazać środki, kurwa, żeby pomóc komuś, to bym przekazał to swoim rodzicom, którzy mnie wychowali, a nie gdzieś tam na Ukrainę, chuj wie, kurwa, gdzie ten hajs, kurwa, potem się znajdzie, że tutaj, kurwa, co, wszyscy się, słuchaj, tak, dobra, no. Wszyscy się rzucają, wysyłają, kurwa, tam różne rzeczy, a potem się okazuje, że ludzie tam kupują te rzeczy, to kurwa, komu ja mam te środki przekazywać? Dobra, proszę cię, teraz akurat gadasz bzdury, bo... No, bzdury, to co ty mówisz, to jest prawda, to co ty mówisz, to jest prawda. Jest mnóstwo ludzi, którzy wyjeżdżają i pomagają. Ja w chuju mam, kurwa, twoich... Nie, bo zrobię przelew. W chuju, kurwa, ja dam... Na ciebie w tym momencie liczy się szukanie atencji tutaj. W chuju ciebie mam, kurwa, ja przelew zrobię, kurwa... Specjalnie czekałem do konferencji, żeby ci to powiedzieć i nie wyjdę z tobą do walki. Boże, no właśnie, przepraszam, jest, że tak długo czekałeś, przepraszam. Kurwa, to jest człowiek honorowy. A ja mówię, ja jestem honorowy. Że ja te środki mogę przyjąć. Ja ci powiedziałem. Ja ci powiem, kurwa, że pieniądze muszą trafić, ale zamknij ryj. Mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć? Zajebaj mu. No to zacznijmy z tego. Kurwa. Zacznijmy z tego, że oficjalnie. Zacznijmy od tego. Mów po polsku do mnie, kurwa. Oficjalnie niejednokrotnie mówiłem, że ja nie jestem patriotą swojego kraju, bo bym wtedy nie spierdolił stamtąd 10 lat temu, kiedy jeszcze wojny nie było. Kiedy, kurwa, ten kraj nic mi nie zaoferował, a tylko niszczył mnie i moją rodzinę, a ja patrzę, kurwa, nie tak jak ty, kurwa, nie wiem, co tam piszą w internecie, a to, co ja widzę u siebie na ulicach. Mam w dupie, kurwa, czy w tym województwie zajebiście no żyją. W moim województwie właśnie, kurwa, była bieda od samego dzieciństwa. Jedliśmy, kurwa, jeden kawałek seru, kurwa, na całym, kurwa, tydzień jest pokrojony, kurwa, po kostce, jeden pochany ja chleba. Za chuja, kurwa, mam tam walczyć. Trzeba było bronić, kurwa, moich bliskich, to bym ich bronił. To idzie broń, kurwa. Z której bierze się przykład. Zazwyczaj nie mam nic mądrego do powiedzenia, Polaków? Kurwa, tym bardziej nie jestem fajterem, ale kurwa mać, nie wyjdę z tobą do walki, jeżeli nie przeznaczysz środków, to jest mój warunek, mój kurwa, kurwa warunek. Tutaj gadaj no swój warunek, a nie pokaż, mam w dupie, kurwa, twoje warunki. Kurwa. Pokaż, jaki jesteś honorowy. Ja nie jestem honorowy, ty jesteś głuchy. No nie jesteś, kurwa, wiem, że nie jesteś. To ty jesteś, kurwa, głuchy. U mnie Ukrainka mogę oświadczenie grała, tobie napisać, że nie jestem honorowy. Dobra, ja z tą kurwą nie będę rozmawiał, nie mam nic więcej. Ty, kurwa, nie przyszedłeś tutaj walczyć, czy chcesz, kurwa, w politykę iść, chcesz iść politycy, kurwa, to nie ten program, a nie, otwórz, kurwa, kanał na YouTube i tutaj promocję zrób. Mister Cios, kurwa, oficjalnie kanał na YouTubie. I tam sobie gadaj, kurwa. Wiesz, to są Polacy, którzy też jadą i pomagają, bo chcą. A ty, kurwa, to czemu nie pojedziesz? Honorowej. Ty chcesz ratować ale Polaków jest... czy ludzi? Bo co, człowieku, podzieliłeś Ukraińcy ja tacy, Polacy tacy, tam są kraj ludzie. Jeżeli zagrożony, to bym pomagał, niejednokrotnie, kurwa. A, nie jesteś zagrożony, to ja też nie jestem zagrożony. No bo jesteś tutaj, kurwo! O kurwa, surprise!
Ja nie mam nic ci do powiedzenia więcej. Gadaj sobie, kurwa, do siebie. Albo tam, nie wiem. Czekaj, Adrian, dobra, czyli chcesz, żeby kolega kurwa, przekazał się pogubiłeś na Ukrainę hajs, tak? Cały, calutki, co do złotówki. Ale jak on przekaże, jeżeli chce atencji, niech za nią zapłaci. Wiesz, on może ja nie zawsze przekazać ojcu albo mamie, nie? Ale stary, fakt faktem, to jest dziwne, nie? Że co ty mówisz, że hajs jest przekazywany, środki są przekazywane na Ukrainę i tam można to dopiero kupić, kurwa. Chcesz powiedzieć, że oni w chuja walą, tak? Nie mówię o środki, mówię jakieś... O rzeczach tam, jakichś ja produktach, ja jestem taki człowiek, że ja nie wiem, komu ja przysyłam. Ja wiem, jak niektórzy fundacje działają. I my też niektórzy ludzie wiedzą, jak działają fundacje. To jeżeli tak jest, to jest naprawdę chuj w dupę im wszystkim. Że kurwa te właściciele fundacji więcej hajsu zarabiają, kurwa, niż... Kurwa, chciałem buta oddać na fundację, wiesz, ale też... Może są dobre fundacje, ja nie wiem, dlatego ja nie wiem, ja nie będę przekazywał, kurwa, środków chuj wie komu, a tak jak mówię, jak mam komuś pomóc, to kurwa uważam, że zasłużyli moi rodzice. Przede wszystkim. Też nie jesteśmy, kurwa, jakiś super bogaci, kurwa, jak mam komukolwiek dać złotówkę, to dam, kurwa, swoim rodzicom. Ale Sasza, ja nie wymagam od ciebie, kurwa, dobra, żebyś dawał swoje pieniądze z kieszeni, tylko oddał pieniądze, Adrian, kurwa, panowie, które federacja ma ci dać za walkę ze mną. Tylko to mnie interesuje. Dobra, dobra, to niech twoi ugarze, kurwa, dadzą. Ale jeżeli Polska mi byłaby zagrożona, to ja bym oddał, stary, nie ma kurwa, z tym problemu. Kurwa, a cała Polska pomaga, ale ty stary, nie pomagasz? Dobra, chodźcie dobra, na face to face. Wymigałeś się, nie ma walki, bardzo. Ale poczekaj na ten hajs, stary. Ty nie masz, spierdalasz od walki. Spierdalasz od walki teraz, bo wiesz, co na ciebie czeka, kurwa. Czeka cię, kurwa, wpierdol. Teraz o tym, kurwa, się dowiedziałeś. Czy czeka na ciebie wpierdol, bo po prostu jesteś, kurwa, wiesz, tą gówno. Do widzenia. Spierdalasz.